podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Bartosz Kurek. Pan Dawid Konarski. Pan Michał Kubiak. Pan Paweł Zatorski. Pan Mariusz Szyszko. Pan Jan Sokal. Pan Michał Gogol. Pan Robert Kaźmierczak. Pan Bartosz Kwolek. Pan Sebastian Pawlik. Pan Tomasz Pieczko. Pan Damian Szulc. Pan Artur Szalpuk. Pan Aleksander Śliwka. Pan Hubert Tomaszewski. Pan Damian Wojtaszek. Cieszę się, że zechcieliście panowie przyjść dzisiaj tutaj mimo zmęczenia tymi długimi zawodami, tym wyczerpującym bojem, tymi problemami, które wczoraj jeszcze były też z powrotem do Polski, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, żeby jeszcze raz cieszyć się z tego wielkiego sukcesu, z tego ogromnego zwycięstwa, a także przyjąć to podziękowanie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak chciałbym, żebyście
panowie je przyjmowali. Jestem za to tym bardziej ogromnie wdzięczny, że staje się to właśnie w tym roku, w tak niezwykle ważnym dla nas Polaków roku, symbolicznym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Roku, na którym mnie osobiście tak bardzo zależy, żeby był takim symbolem, ale nie tylko w tej warstwie historycznej. Żebyśmy nie tylko wspominali, ale żeby on się stał takim symbolem, takim swoistym punktem odbicia, z którego Polska wyskoczy i pójdzie dalej na drogę swojego rozwoju. I dlatego też tak się cieszę ogromnie z tego sukcesu. I dlatego też tak ogromnie panom dziękuję, bo on wlewa nadzieję w serca. On pokazuje, że Polacy są wielcy, że umieją zwyciężyć. I co ważne, umieją zwyciężyć po raz drugi z rzędu, bo to jest niesamowite. Chcę powiedzieć, że wszyscy trzymamy kciuki, ale bardzo mocno chcę podkreślić jeszcze raz. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Niech te odznaczenia państwowe wręczone w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i w jej imieniu nadane jako podziękowanie od całego polskiego społeczeństwa. Niech będą symbolem tej naszej wielkiej radości i tej naszej wielkiej wdzięczności. Chciałbym podziękować na pewno za to, że tutaj jesteśmy, za to, że reprezentujemy nasz kraj, za to, że rząd, państwo polskie pomaga w osiąganiu tych sukcesów. Wobec tego na pewno by się nie obyło. Będziemy robić wszystko, aby przynosić chlubę naszemu państwu i zdobywać kolejne laury. Obiecuję, że będziemy trenować ciężko. To Mistrzostwo Świata jest wynikiem pracy wielu ludzi, ale naszym marzeniem tej grupy jest zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego. Nie obiecuję, że to mistrzostwo zdobędziemy, bo to jest tylko sport, ale będziemy się starać. Mam nadzieję, że to nastąpi już w Tokio. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za 2 lata. Dziękuję.